Cześć, tu Termobajka. Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj przygotuję dla Was zupę krem z zielonych szparagów. Zapraszam! Moi drodzy, sezon na szparagi trwa, dlatego zachęcam Was do przygotowania tej pysznej zupy z zielonych szparagów, a do jej przygotowania potrzebujemy zielone szparagi, cebulę, masło, wodę, bulion koncentratu warzywnego, sok z cytryny, śmietankę 30%, sól i pieprz. Przepis znajdziecie na platformie Cookidoo, ja już go sobie ustawiałam w moim tygodniu i rozpoczynamy gotowanie. Moi drodzy, na początek przygotowujemy sobie pół kilo szparagów. Odrywamy z drewnianą końcówkę, główkę odcinamy i końcówki łodygi kroimy na 3 cm kawałki i odstawiamy na bok. Następnie do naczynia miksującego dodajemy 60 g cebuli przekrojonej na pół. Zamykamy naczynie i rozdrabniamy 5 sekund obroty pozycja 5. Cebulę zgarniamy na dno naczynia miksującego. Dodajemy 10 g masła. Zamykamy pokrywę. I dusimy 3 minutki, 120 stopni, obroty, pozycja 1. Główki szparagów przekładamy do dolnej przystawki Varoma. Odstawiamy na bok. A do naczynia miksującego dodajemy łodygi szparagów, pokrojone na kawałki. Zamykamy naczynie. I ponownie dusimy 5 minut, 120 stopni, obroty, pozycja 1. Otwieramy naczynie i dodajemy 500 g wody. Możemy zgarnąć. Następnie jedną czubatą łyżeczkę koncentratu bulionu warzywnego. Zamykamy naczynie. A na pokrywie stawiamy przystawkę Varoma z główkami szparagów. Gotujemy teraz 10 minut, temperatura Varoma, obroty, pozycja 1. Zdejmujemy przystawkę Varoma. Następnie dodajemy łyżeczkę soku z cytryny, świeżo wyciśniętego. 100 g śmietany 30%, pół łyżeczki soli i szczyptę pieprzu czarnego. Zamykamy naczynie i miksujemy teraz minutę, zwiększając obroty od 4 do 8. Zupa już jest gotowa. Zobaczcie, jak wygląda. Naleję teraz do miseczki. Udekoruję ją teraz szparagami. I śmietanką.
Możemy trochę popieprzyć. Zupa krem z zielonych szparagów to fantastyczny przepis na wiosenną, zieloną i bardzo smaczną zupę. Gorąco Was zachęcam do przygotowania przepisu, który znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli jesteście fanami szparagów, zachęcam Was do obejrzenia moich innych materiałów. Przepisy znajdziecie tutaj. Pamiętajcie, kochani, o subskrypcji kanału, zostawcie łapkę w górę. Dzisiaj Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia!